Witamy w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie prezentacja odkurzacza, robota odkurzającego, kupionego w Lidlu, firmy SilverCrest. No i zobaczymy, to jest nasz pierwszy odkurzacz i zobaczymy, jak on będzie funkcjonował. Więc zaczynamy go otwierać. Ale nie pierwszy odkurzacz, tylko pierwszy odkurzacz, co sam jeździ. Pierwszy taki odkurzacz, bo odkurzamy normalnie, mamy odkurzacze. To się tak jakoś otwiera. Chyba źle trochę otworzyliśmy. No, zamknij jeszcze raz i otwórz. To otworzymy. To jest model. Gdzieś tu widziałem ten numer modelu. No nie, nie znam się. To jest instrukcja. Wiadomo, instrukcja jest po to. No i to jest model SSRA. Jeden. I tutaj oczywiście nie ma po polsku, trudno. To otwieramy i to tak wygląda. I tak się prezentuje cała okazałość. Co w tym mamy? Mamy nie ładowarkę, tylko to jest zasilacz do stacji tokującej. Tu jest rzecz taka wirtualna ściana, żeby po prostu, jak chcemy, żeby gdzieś tam nie jeździł, bo nie da rady nawet, to włączamy takie coś, on po prostu dojeżdża do tego punktu i wraca z powrotem, robi tam dalej. Spróbujemy to dzisiaj. Pilocik jest taki mały. Możesz go rozpakować już z tej folii, wszystko możesz rozpakować. No i wiadomo, główna rzecz to jest ten cały odkurzacz. Oczywiście będziemy go wyjmować stąd. Weźmy. Jaki fajny. No, fajny, bo nowy. A on ciężki jest, albo nie? Nie jest lekki, ale nie jest też ciężki. Ma bardzo elastyczne. Aha, to jest to. Że on powinien chyba po tym dywanie jeździć. Dobrze, w tym zestawie jeszcze posiadamy dwie szczotki do niego, plus jeszcze zapasowe szczotki na później, jakby musieli. I tak samo jest zapasowy filtr. I w zestawie są bateryjki. Jedne bateryjki do pilota, drugie bateryjki tu do tego urządzenia, tej wirtualnej. Teraz zobaczymy. A to się tak otwiera i to wchodzą te duże. Ale żeby to otworzyć. To taka folia jest? Ja to folię zrywaj. To nam nie potrzebne. No i to jest. Tak, to jest ten filtr, to jest zapasowy. On tu jest już cały wyposażony. To jest szczoteczka do czyszczenia. Jak widzicie, ona się tak prezentuje. Dobrze. I teraz będziemy, masz Amelia, rozpakuj te bateryjki, bo te bateryjki do tego są. Dobra, te nożyczki mam. A ja teraz tu wyciągnę, bo tu są. Tak zapakowane, że nie można w ogóle otwierać. Mieliśmy na początek problem to otworzyć. Jeszcze teraz jedno niebieskie, jedno jest żółte. Żółte? Tak, jedno lewe, a drugie prawe. A. Jeszcze tylko. O. A ten zestaw zostawimy, bo nam nie będzie potrzebny. Na razie. Ale zobaczymy, że nasz pies nie będzie na to szczekał. Będzie szczekał, jak pies. No. Ale nie każdy pies tak szczeka. Bateryjki rozpakowane. Trochę to trwało, ale się udało. A ty masz tu do tego urządzonka. Ja mam do pilota. Ma plusik do plusika. A minus do minusika. Dobrze.
No i to, to mamy gotowe, to mamy gotowe. To jest tylko to zamknę. I teraz jak widzicie na tym urządzeniu jest tak, że tu jest żółty, a tu jest niebieski. Jak to śmiesznie wygląda tutaj. No. Więc na tej zasadzie. Może połóż to lepiej. Położę lepiej to chcę robić, czy jakoś to jest. No łatwo. Mogę też? Chyba lepiej. Dobrze. Tutaj się to jakoś tak otwiera. I to się wyciąga i to jest. A to jest takie. Myślałam, że to się coś tutaj zepsuło. Takie jest. Nie, nie, nie. Taki ładny czyściutki. A za niedługo będzie brudno. I. A, to trzeba odpowiednio. Położyć. Dobrze. Wyjąłem, a teraz nie mogę włożyć. Mogliśmy nie wyciągać. A, dobrze. To jest taki, z jednej strony jest taki kwadracik, a z drugiej strony jest normalne kółko, wałek. I ten kwadracik trzeba, o. I teraz jest ok. I to się wyciąga, czyści. To jest tak. No nie może być skomplikowane. To jest kółko. Tu są te dwa czujniki do tej stacji dokującej, że on tu wjeżdża, on się tu ładuje. Tu się podłącza ten zasilacz. Amelia teraz go rozpakuje i... No łatwo jest tutaj rozpakować. On nie może być ciężki. Skomplikowany. A musi się go najpierw naładować, no bo... Tu jest pojemnik, co on się napełni. Tu jest filtr. Wszystko jest bardzo łatwo. Się demontuje podobno. O, a tu jest na takich. O, i to się wszystko już nie będę wyciągał, bo. Zaraz nie wyjmiesz. Zaraz nie będę miał. Będę miał problemy z złożeniem. Ale nie. Okay. Wszystko ładnie. Plastyki są dobrej jakości, widać wykonane. Ładujemy i zaraz zaczynamy. No. Amelia podłączy na razie i będziemy nagrywać zaraz następne. Teraz go dostawiliśmy do stacji dokującej. On się ładuje. W sumie widać, że on prawie był naładowany na trzy takie kwadraciki. Jedna bryga, więc on jest tam na 80-85% naładowany. Więc zaraz poczekamy i go tu przetestujemy po tym pokoju. Jak on się tu będzie zachowywał. Zaczynamy jak dzieciaki mają czysto w pokoju. Weźmy dzisiaj pod uwagę. No i dobrze. Zaczynamy tą zabawę. I zobaczymy, czy on wystartuje. Coś cisza. Kolana próba, zapomniałem, że on to jeszcze ma taki przełącznik. I on był nieprzyłączony, dlatego on nie ruszał się. On teraz go uruchomiłem. I on teraz powinien zadziałać. No to próbujemy. Idzie, idzie. Taki głośny. No trochę taki głośny. Ale jak każdy odbywa. Taki złoty. Będziemy musieli.
zobaczymy. Ten pokój nie jest duży. Co te parę okruszków? Zobaczymy, że one wszystko wciągną. A tam nie wiedzie pod ten, bo to jest jednak... To ma 7,5 cm wysokości. A ta szafka ma około 5 cm. No na razie jedzie po krawędzi. Wzięliśmy dywan i zobaczymy, jest ta bramka tam, wirtualna. No i widzę, że faktycznie działa. O. Nie jedzie tam. On nie jest głośny. Nie, to odkurzacz ma bardzo głośniejszy. Nie, on taki... No widać, że coś chodzi, no. Jak wentylator w łazience. Zobaczymy zaraz, jak wszyscy. No zobaczymy, bo pokazywałem, jest nowy, czysty. I pusty. Nie zdążyłem nagrać, bo tak nie wiedziałem, ale jak się domek wciśnie, on tu zmniejsza w ogóle obroty, spada z obrotów totalnie, jak taki anemik. I tak się kręci, kręci i powoli wjeżdża na tą stację dokującą. No i teraz się ładuje. 22 minuty mu tam zajmowało, znaczy ja mu przyspieszyłem, bo nie wiem, gdyby tu czyścił ten pokoik. Chcemy sprawdzić, teraz on się ładuje. A teraz zobaczymy, jak on, jak mu tam, jak mu te, no, otworzysz czy, a jak masz to, bo tu się otwiera, o nie taki brudny, no ale widzicie, nie widziałam, bo zasłaniacie tego. Trochę światło, nie widziałam nawet tego, o, a tu jest taka, nawet ta, ale tego nie widziałam nawet w pokoju, no, ale miał, trudność z takim koralikiem. Z takim koralikiem, zgadza się. Miał problemy. Bawi się piłką. Bo... Bo włożył i mu odbiło się. No ale... Wciągnął. Ładuje się teraz. Bo to nie się teraz ładuje. A to jest reakcja naszego psa. A, uciekł. Teraz go popuściłem do przedpokoju, a pies, nie wiem co to za kolega jest. Dzisiaj dużo sprzątał i teraz zobaczymy, co uzbierał, jakie diamenty. Zobaczcie. Dużo nawet. Bardzo dużo. O. Z całego mieszkania, nie? No to jest z przedpokoju, z dużego pokoju i trochę u dziewczyn, bo one się tam bawią. Kuchnia. No i kuchnia jeszcze. No, to są efekty. Więc takie coś przydaje się. Nie trzeba spędzać czasu, on sobie... Fakt, że to dłużej mu schodzi niż normalnie odkurzaczem, ale człowiek ma inny czas dla siebie poświęcić. Więc to jest efekt. Idę to umyć, ogarnąć. Jest na plus.